Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 194. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Ale dzisiaj zaczynamy na poważnie. Jak pewnie wszyscy wiemy, Ziemia jest przeludniona i wyeksploatowana przez człowieka. Pytanie zatem brzmi, co takiego musi się wydarzyć, aby udało jej się nas wszystkich wyżywić? W tym warto dodać zwierzęta, które zjadamy. Coraz więcej mówi się o batonach białkowych z robaków, mięsie z probówki, wertykalnych farmach i wielu innych innowacjach. Czy tak właśnie będzie wyglądać przyszłość na naszych talerzach? O to, moi drodzy, zapytam ekspertkę żywienia i niemarnowania, Jagnę Niedzielską. Porozmawiamy o powrocie metod naszych babci i rozwoju najnowszych technologii. Dowiemy się, czym są farmy regeneratywne oraz co musi zmienić się w produkcji i konsumpcji, aby przyszłość była dla nas zarówno smaczna, jak i zdrowa. No i może przede wszystkim, czy jest to w ogóle wykonalne? Partnerem tego odcinka jest marka Electrolux, która stara się inspirować do jedzenia w sposób, który jest korzystny zarówno dla nas, jak i dla planety. Od wielu lat wprowadzają w swoich sprzętach funkcje i systemy pozwalające użytkownikom korzystać z nich w duchu zrównoważonego rozwoju. Chcą pomóc w ograniczeniu marnowania żywności, zachowaniu jakości składników, a także czerpaniu radości z użytkowania intuicyjnych i energooszczędnych urządzeń. Z mojej strony to tyle i zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Jagną Niedzielską. Powiedziałaś mi przed sekundą, że ludzi jest za dużo i warto mieć to na uwadze. Czy to oznacza, że my zaczynamy mieć problem z tym, żeby tych ludzi wyżywić? No, będziemy mieć problem ogromny, bo do 2050 roku ma być 10 miliardów ludzi i w związku z tym szacuje się, że produkcja żywności ma wzrosnąć dwukrotnie. No i teraz to są jakieś szacunki, których ja nie do końca rozumiem, żeby była jasność, bo... Świetnie, dlatego Cię zaprosiłam. Dokładnie. Znaczy ja w ogóle się zastanawiałam, co będzie z tej rozmowy, co wyniknie, dlatego że nie mam odpowiedzi na wszystkie, myślę, że pytania. Nie mam ich, dlatego nie dlatego, że ich nie posiadam, tylko do nie wszystkiego, nie jestem przekonana do wszystkiego. Ale może w trakcie tej rozmowy coś się zmieni. Natomiast dlaczego mnie to dziwi? Dlatego, że jednocześnie marnujemy bardzo dużo żywności. I co to znaczy, że my mamy zwiększyć produkcję żywności, kiedy tyle marnujemy? Więc jeżeli ktoś chce uzdrawiać problem żywienia i kryzys żywieniowy tylko i wyłącznie jedzeniem przyszłości, no to ja bym się chyba jednak postukała trochę po głowie i zastanowiła się nad prewencją. Prewencja zawsze, ale to jest właśnie ten paradoks, że mówimy o głodzie na świecie, też jakby absolutnie się nie uważam za ekspertkę w tym temacie, ale mamy problem z niedożywieniem w różnych społeczeństwach i jednocześnie mamy nadwyżkę i nadprodukcję. Więc pytanie, za co się zabrać? No właśnie produkując więcej, tak będziemy marnować więcej. Z drugiej strony nie można powiedzieć nagle, o to proste, weź tę nadwyżkę i rozdystrybuj ją w tych miejscach, gdzie nie ma jedzenia. No chyba to nie jest takie proste. To nie jest chyba w ogóle kwestia, co było pierwsze, jajko czy kura. Wydaje mi się, że musimy zacząć działać wielopunktowo i uzdrawiać zarówno produkcję. Tylko wiesz, jeżeli my ciągle będziemy... używać słowo przemysłowa produkcja. Ja myślę, że żadna przemysłowa produkcja czegokolwiek nie może być zrównoważona. Może być może mniej bądź też bardziej zrównoważona, może mieć mniejszy lub większy impact na środowisko, ale przemysł pewnymi prawami się ima. I tak to już będzie. Natomiast to jest to, o czym ja mówię chyba przy okazji każdego tematu związanego z produkcją bądź też niemarnowaniem żywności, że my musimy zbudować te schematy i nawyki konsumenckie na podstawie naszych wydarzeń, a wydarzenia są takie, że mamy za dużo. I nam się w dupach poprzewracało. Czy będziesz chciała to zmontować i mam powiedzieć, że w pupach nam się poprzewracało? Tak, prosimy o ładne słowa. No więc w pupach nam się poprzewracało od ilości wyboru i no to tak nie może to wyglądać.
od kolorów, od literek, od fontów, od ciuszków, od po prostu wszystkiego. To jest, wyjdę ci słowo, pamiętasz jak rozmawiałyśmy o tym, że wchodząc do sieciówki nagle odkrywamy, że mamy milion potrzeb, o których nie wiedzieliśmy, to jest trochę tak samo w przypadku jedzenia. Kiedy mamy naszą zbilansowaną, zrównoważoną dietę, wszystko jest git, dopóki nie odkryjemy menu restauracji i różnych zakątków supermarketów, nagle się okazuje, że potrzebujemy więcej. Dokładnie tak, chyba, że to będzie dobre, jeżeli my już jesteśmy ukształtowanymi konsumentami, znamy coraz lepiej nasze potrzeby, ale takie realne potrzeby, nie tylko widzimisię, chociaż ja nie mam nic przeciwko widzimisiom. Ja bardzo lubię nowinki kulinarne, technologiczne, związane kaprysy. Z kulinariami i kaprysy. To jest okej. Okay. Pod warunkiem, że ten kaprys nie doprowadzi do tego, że mam 58 rzecz w domu i żyję w jakimś grajdole i nie wiem właściwie, co używać. W sensie, jeżeli doceniam to, co mam, to myślę sobie, że mogę mieć więcej. Jeżeli faktycznie potrzebuję realnie, to myślę sobie, że mogę mieć więcej. Ale no, te nawyki nasze konsumenckie są na razie troszeczkę pełne chaosu, co nie oznacza, że sami producenci, samo rolnictwo, sam przemysł też powinien się zastanowić, w którym kierunku pójść, ale jest też bardzo trudno, bo jeżeli mówimy o rolnictwie, to jednak postępujące zmiany klimatu mają ogromny wpływ na to, co się dzieje. Import i eksport i brak tej lokalności, albo przynajmniej dominacji lokalności też wpływa na to, jak się dzieje na naszym rodzimym rynku. Ale powiedziałaś, że jest problem z terminem przemysłowa produkcja. Czy to znaczy, że mamy od niej odchodzić? Czy mamy ją raczej oswoić, jej nie demonizować? Ja bym niczego nie demonizowała. Nie sądzę, żebyśmy nagle, wiesz, wrócili do łopat i ręcznych tak, tylko i wyłącznie. Każdy ma swój ogródek. Tak, i każdy ma swój ogródek. To jest w ogóle jakaś utopia. Absolutnie nie. Ja myślę, że w rękach wielkich producentów jest wielka moc i oni powinni mocno zwracać uwagę na to, jak wpływają na środowisko i pomagać nam w tych konsumenckich właśnie wyborach. Więc ja myślę, że chodzi o to, żeby nie demonizujmy przemysłu, próbujmy uzdrawiać przemysł, ale też sięgajmy po różne nowe rozwiązania, które się pojawiają. Pamiętajmy o tym, że 20 lat temu inaczej wszystko funkcjonowało, nie wiedzieliśmy o wielu rzeczach, a teraz już wiemy. I myślę, że warto interesować się też żywnością przyszłości. Ale myślisz, że dużą rolę, większą rolę mają mimo wszystko jednak konsumenci, że my głosujemy tym portfelem i te zmiany nasze w naszych domach tutaj, nie wiem, powinniśmy się na nich skupić? Ja myślę, że konsumenci mogą wiele, ale to nie powinno być tak, że wszystko jest stawiane na konsumentach. Konsumenci w obecnych czasach okazali się takimi buldożerami przedzierającymi się przez umysły producentów i polityków, ale z tym trochę gorzej. I ci producenci zauważyli konsumentów, którzy po prostu chcą czegoś innego, tylko że to już nie jest etap dla konsumentów, w sensie on jest cały czas, tylko tą większą odpowiedzialność powinniśmy kierować zdecydowanie w kierunku producentów. To znaczy, że też to nie wydarzy się z dnia na dzień. Oni mają, to są wielkie koncerny, to są wielkie firmy i często one chcą, ale albo nie wiedzą jak, albo robią to źle, albo wymaga to po prostu czasu. No ale czy w interesie wielkich producentów jest to, żeby dobrze dystrybuować żywnością na świecie i żeby chronić planetę? Oczywiście, bardziej, że okay, tak, bo okay. Myślę, że dzięki temu będziemy mieć takich wiernych też konsumentów, którzy będą ufać producentom żywności. W ogóle trochę też nie mamy wyjścia, po prostu mamy taką sytuację środowiskową, która będzie wymuszać na producentach, żeby być coraz bardziej zrównoważonym. Nie zrównoważonym, bo się moim zdaniem nie da, ale bardziej zrównoważonym. Więc poza tym na razie gospodarka i w ogóle produkcja żywności dążyła do tego, że ma być dużo i tanio. Mhm. No bo ciągle kierujemy się aspektem cenowym. Jeszcze szybko. No właśnie. A gdzie są składniki odżywcze? Gdzie ma być sycąco, jakościowo, odżywczo? I gdzieś te pierwsze badania, które się pojawiają, mówią o tym, że teraz ludzie na tym samym poziomie zainteresowania co cena mają zainteresowanie składem produktów,
co jest bardzo dobrą tendencją, bo pamiętajmy o tym, że jedząc jakościowo jesteśmy w stanie się odżywić na dłużej, mniejszą ilością, nie musimy się napychać, więc te nawyki mogą być zupełnie inne i wtedy może, ale to też są jakieś dywagacje, nie wiem, musielibyśmy pewnie odnieść się do konkretnej żywności, ale jeżeli taki producent, a my mielibyśmy zaufanie do jakościowego produktu i producent by nam produkował jakościowy produkt, który byłby dla nas sycący i pełnowartościowy, to myślę, że byłyby to podstawy do tego, żeby ta cena była też atrakcyjna dla producenta. Mhm. Żebyśmy po prostu płacili więcej, ale w konsekwencji dla nas mniej. Też wydaje mi się, że... Czyli wróćmy do jakości, Boże, to w jednym zdaniu można było powiedzieć. Tak, tak. Produkujmy jakościowe rzeczy, tak. Wszyscy będą na tym korzystać, no, dziękujemy. No tak, prawda jest taka, że moja mama ma, nie wiem, młynek do orzechów, który ma 30 lat. 30 lat temu produkowany właśnie, dlatego, że to była rzecz produkowana jakościowo, z tych materiałów, które się nie niszczą, tak. Zwłaszcza jeżeli my dobrze będziemy to traktować, przechowywać i tak dalej, więc ja bym chciała wrócić do takich czasów, gdzie nasze ciuchy będą z takich materiałów, które będą po prostu długo nam służyć. Sprzęt, z którego korzystam i który ja staram się znajdować, to są sprzęty, które mogę serwisować, jeżeli już, albo są po prostu na lata, bo ja nie chcę co sezon, albo co cyklicznie, co 5 lat zmieniać moje rzeczy wokół mnie. No dobra, ale taki, wydaje mi się, największy problem, bo powiedziałaś, że to jest nieuniknione dla producentów, że mimo wszystko dbać o planetę, bo to też jest w ich interesie i trochę nie mają wyjścia, bo na przykład kończą się zasoby. Jakby ziemia jest na maksa wyeksploatowana, jakby wycinamy coraz więcej lasów po to, żeby sadzić nowe, nie wiem, rośliny czy cokolwiek. Potem prawdopodobnie większość tych terenów jest wykorzystywana na pasze dla zwierząt i po prostu trzeba zacząć myśleć o tym, jak tę ziemię, nie wiem, jak się o nią zatroszczyć i jak lepiej to zorganizować, żeby w ogóle te plony rosły. No i właśnie, jakie są, nie wiem, prognozy, rekomendacje, co z tym zrobić, kiedy ta ziemia jest taka wyjałowiona i biedna? No, mamy różne możliwości, tylko ja tutaj nie znam odpowiedzi na to, czy tak będzie faktycznie, czy nagle rolnictwo regeneratywne pochłonie cały świat. Rolnictwo regeneratywne to jest takie, które skupia się na odbudowie... jeszcze raz? Nie mówię, powiedz nam, bo się bardzo chciałam wiedzieć, na czym ono polega. Rolnictwo regeneratywne to takie, które jest skupione na odbudowie przede wszystkim gleby, gdzie cykl roślin i cykl zwierząt jest zależny między sobą i bardzo ważny, gdzie nie używa się sztucznych nawozów, a nawet gdzie nigdzie nie używa się naturalnych. Gdzie no, same zwierzęta gdzieś tam grzebią w tej ziemi, użyźniając tą ziemię i ona nie jest skupiona na tych takich intensywnych plonach, więc no cudownie, szacunek. Kolejna utopia? Ja wierzę, że to nie jest utopia, że może to jest etap, gdzie bardzo ciężko o tym myśleć, ale wiesz, mamy różne, bo ja mówię teraz o rolnictwie regeneratywnym, ale mamy też farmy wertykalne, które, więc jeżeli połączymy jedno z drugim, potem z trzecim, to bardzo możliwe, że mamy wiele narzędzi do tego, żeby trochę jednak uzdrowić i mniej tworzyć tej ekspansji na rolnictwo konwencjonalne. Bo na przykład farmy wertykalne to są farmy, które mogą być prowadzone w każdym miejscu, również i w miastach. To jest, wykorzystuje się budynek w środku, nie wykorzystuje się gleby, wykorzystuje się wodę, gdzie są zanurzone korzenie na przykład jakichś ziół, gdzie przede wszystkim na wzrost takiej rośliny wpływa światło i bada się w ogóle, jaka jest zależność światła na smak takich roślin. I są to też pełnowartościowe składniki żywnościowe, po prostu dobre jedzenie. Więc jeżeli, chyba dla mnie takim największym znakiem zapytania na ten moment, ale możliwe, że wiesz, że za 2 lata powiem ci, ej, nie, już teraz wiem, że mięso z probówki jest ekstra. Na ten moment stawiam bardzo duży znak zapytania co do mięsa z probówki, bo tak naprawdę mięso z probówki teraz jest chyba... Z tego, co wiem, można kupić w Singapurze i chyba tylko w Singapurze, oficjalnie w sklepach i burger chyba kosztuje $50.
Więc umówmy się, że to jest bardzo droga żywność. I bardziej fanaberia niż rozwiązanie dla ludzkości na ten moment. Na ten moment, bo pamiętajmy o tym, że chyba pierwszy kawałek mięsa, pierwszy burger kosztował 250 tysięcy dolarów. Okej, no to przeszliśmy już długą drogę. Naprawdę, to jest prawie darmo. Nieźle, dokładnie. Może się gdzieś tam pomyliłam, mam nadzieję, że nie, ale wydaje mi się, że to była taka kwota. Pamiętajmy o tym, że mięso z probówki to jest prawdziwe mięso. Mhm. I że... Właśnie, jak to działa? Ono jest produkowane laboratoryjnie. Jest to po prostu mięso. Mamy ogromny wpływ na to, dzięki temu, co znajduje się w tym mięsie, ile jest kwasów tłuszczowych, jakie są składniki, nie ma antybiotyków, więc jakby mamy wpływ. Problemem jest na pewno jeszcze pewnie smak. Mhm. Natomiast nie jest problemem to, co się znajduje w tym mięsie. No i nie ma problemu etycznego tutaj. Przede wszystkim nie ma problemu etycznego. Ja myślę, że jeżeli mamy rozmawiać o dobrych aspektach mięsa z probówki, to jest ten aspekt. Mhm. No nie ma problemu z rzezią, która jest w przemysłowej hodowli, która odpowiada za 18% gazów cieplarnianych produkowanych, a to jest bardzo dużo. No ja ciągle uważam, że wszystkie miejsca z przemysłową hodowlą zwierząt i ubojem powinny mieć ściany ze szkła. To nie jest radykalne podejście, bo nie jestem też weganką ani wegetarianką i bywa, że zjem mięso, tylko po prostu wydaje mi się, że to są miejsca, które powinny być monitorowane, tylko nikt nie chce tego monitorować, bo nie wiadomo, co by można tam było zobaczyć. I to powinno być ze szkła i myślę, że każda osoba, która by to zobaczyła, nie chciałaby jeść albo chciałaby jeść mięso, ale naprawdę z bardzo dobrych źródeł, mając pełną wiedzę, jak te zwierzęta są hodowane i jak potem są zabijane. Mówmy o tym wprost. Więc mięso z probówki o tyle też daje znak zapytania temu, dlatego że ja nie wiem, czy to jest zdrowe najnormalniej w świecie. Nie stworzyła tego natura, więc tutaj też się pojawia jakaś taka gwiazdka. No bo w końcu, ja zawsze mówię, że matkę oszukasz, ojca oszukasz, natury nie oszukasz. Ja myślę, że na samym końcu tych wszystkich prób obroni się to, co ma największe poszanowanie z naturą. Tak, ale to przyszło mi do głowy, że to w ogóle nie śmieszne, ale że mówi się na przykład, że jedząc mięso, zjadamy też jakby emocje tych zwierząt, które cierpiały. No to przynajmniej jak zjadamy mięso z probówki, zjadamy emocje naukowca. To ciekawe. Czy metalowej jakiejś, nie wiem, klatki. No mam nadzieję, że żadnych emocji nie zjadamy, własnych również. To jest bardzo, bardzo... Znaczy w ogóle uważam, że powinniśmy szukać rozwiązań w technologii. Zdecydowanie. Najbardziej. I że to nie jest w ogóle etap na myślenie o tym, żebyśmy właśnie wrócili do tych, nie wiem, do jaskiń. Więc jeżeli możemy korzystać ze sprzętów, które ułatwiają nam życie, to róbmy, tylko jakby pamiętajmy o tym, że ten produkt najbardziej jakościowy, który niestety na aspekt ceny będzie miało na nas niezwykły wpływ. I z mięsem mam o tyle problem z probówki, że nie jestem pewna, czy to jest zdrowe. Może nie mam na ten temat wiedzy jeszcze. A druga rzecz jest taka, że jednak ten nasz jadłospis, o którym się mówi, że jest zarówno dla planety, ale po prostu dla naszego zdrowia jest dobry wtedy, kiedy w jadłospisie, w zależności od tego oczywiście, jakie ktoś ma problemy żywieniowe, alergie i tak dalej, ten jadłospis powinien być zdominowany przez lokalne warzywa i owoce, głównie warzywa, strączki, ziarna, orzechy i tak dalej. Tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie oczywiście. Tak? Ale bo każdy jest to dobra rekomendacja dla większości ludzi, że to jest baza naszego jedzenia. Tak, a proporcje pewnie powinien na ten temat się wypowiedzieć dietetyk, w zależności od danej osoby, indywidualnego przykładu. Więc wydaje mi się, że takie skupianie się tylko i wyłącznie na przetworzonej żywności, bądź też roślinnej przetworzonej żywności, bądź też na mięsie z probówki, nie jest dobrym tropem. Ale wciąż uważam, że rolnictwo regeneratywne na tyle, na ile jest możliwe w największej ilości miejsc, super. Farmy wertykalne ekstra. Badajmy dalej eksplorujmy ten temat, bo to jest bardzo świeży temat. No, chyba najbardziej gorący temat, jeśli chodzi o produkcję żywności, to wciąż są owady. I teraz mówimy o tych potocznie nazywając robaki. Czyli robaki to nie jest... Insekty. Właśnie też nie, bo nie? Słowo insekty jest zapożyczone.
I tak naprawdę taką prawdziwą nazwą odpowiednią na to, to są owady. Okay. Ale ta wiedza, którą teraz Wam przedstawię, płynie od doktora Jakuba Urbańskiego, który jest właścicielem farmy owadziej i to on powiedział, że cytuję, że robaki to możemy mieć w dupie, w pupie. Robaki możemy mieć w pupie, a owady to owady to, o czym teraz będziemy, o czym będziemy mówić. No, temat też bardzo raczkuje w Unii Europejskiej, bo tak naprawdę dopuszczony jest tam jeden owad do sprzedaży w całości, w formie sproszkowanej, wysuszonej. No, na pewno na przestrzeni lat wydaje mi się, że dość mocnym błędem, jeśli chodzi o producentów takiej żywności owadziej, było używanie wizerunku owadów na opakowaniu, bo mamy z tym potworny problem i to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem i zadaję sobie pytanie, bo ja mam ten sam problem, co każdy inny, czyli jak to się dzieje, że jedno jest fe i drugie jest fu, a inne, mimo tego, że jest fu i fe, nie jest fe. Jeśli rozumiemy się. Dokładnie chciałam powiedzieć. Proszę tutaj, kto zrozumiał, no, ale ja rozumiem. Bo parówka jest spoko dla niektórych, owad jest niespoko. Tak, tak. Kiełbaska jest niespoko, a mielone jest spoko. Znaczy, jakby... to jest totalnie kulturowe. Tak samo dla nas żaba i ślimak jest fu. Francuz się podekscytuje tematem. Dla kogoś kaszanka może być ble, a Polak powie najlepsze jedzenie. No fajnie, tylko że na przykład w Polsce kiedyś podawano na stołach żółwie. No właśnie, dlatego jakby historycznie teraz tutaj podam takie dania, że po prostu nie uwierzycie, że to było polskie. I oczywiście, że to jest kulturowe, ale w tej kulturze ciągle się coś zmienia i wydaje mi się, że sposób podania owadów jest bardzo tutaj znamienny dla sukcesu, bądź też nie sukcesu tych produktów. Ale czego miałby ten produkt odnieść w sukces? No jest świetnym źródłem białka, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Białko? To jest pełnowartościowe, świetnie przyswajalne białko. Przynajmniej tak dietetycy mówią. Ja jestem tylko tubą informacyjną dla tych informacji. I mają też minerały i witaminy i przede wszystkim znowu przemysł hodowlany owadzi nie nazwałabym zrównoważonym, ale może mieć znacznie mniejszy wpływ na środowisko, bo na przykład potrzebuje dużo mniej wody, bądź też przede wszystkim przestrzeni, bo co ciekawe, robaki kochają być w stłoczeniu. Dla nich to jest sygnał, że są bezpieczne. Kwestie etyczne również pozostawiam do rozważenia, bo sama rozważam. Dlatego, że no tutaj z wiedzy płynącej od Jakuba Urbańskiego wiem, że temperatura bardzo mocno wpływa na cykl życia robaka i teraz jeżeli ona jest niska, to on jest tak niejako uśpiony. Owada. Dziękuję. Owada. On jest niejako uśpiony, w związku z tym jakby nie ma tej świadomości, gdy jest zabijany, tak? Okej. Trzeba go zapytać byłoby, ale tak zakładam, że no jest. No tak, ja tutaj daję trzy kropek, bo to jest myślę, że do oceny indywidualnej. Natomiast wydaje mi się, że zdecydowanie możemy traktować owady jako jedzenie przyszłości. Już teraz wykorzystuje się owady do paszy dla zwierząt hodowlanych i do karm dla zwierząt. Mój pies Tahina ma taką karmę z insektów. I no, no myślę, że jeżeli to tak już się w to wprowadza na rynek, to myślę, że warto się tym zainteresować. Znaczy też wydaje mi się, że co innego, jeżeli w ogóle uważam, że też w świecie owadów mamy rzeczy bardziej fe i mniej fe, bo oglądałam kiedyś taki program jakiś survivalowy, jak byłam dzieckiem, gdzie jednym z zadań życia w tropikach było zjedzenie tych owadów. Czy? No i jeżeli mamy takiego chrupiącego jakiegoś, się totalnie nie znam na zwierzątkach, więc to będzie powiedzmy Chrząszcza, chrabołszcza, tak, larwę. Sobie go tak zrobimy takiego deep fried po prostu, to będzie taki chipsik. Ale jeżeli widzimy taką jakąś glistę czy coś tego typu, to już nas bardziej obrzydza, też z uwagi na może konsystencję i tego, jak ona się porusza. No bardzo możliwe, że po prostu byłaś w ogródku kiedyś za dzieciaka i wykopałaś jakiegoś chwasta, a tam wyszła jakaś białkowa, wysokobiałkowa larwa. No i skojarzyło ci się to po prostu z brudną ziemią i już teraz nie możesz po prostu sobie tak i glutem. I nie możesz sobie tego odkojarzyć. Tak, ale chyba samą kwintesencją tego przemysłu jest to, że my nie dostajemy opakowania chrabąszczy i glist, tylko one są w jakiś fajny sposób, fajny tutaj akurat jest może dobrym słowem, przetworzony, mimo że przetworzony to niezbyt zdrowo kojarzone słowo. Czyli na przykład z tych owadów, no tutaj mamy karmę, której powiedziałaś, ale możemy mieć
chyba to jest takie najpowszechniejsze, taki baton energetyczny. Baton, nie? To może być sproszkowana forma do koktajli, do sosów. To znaczy masz możliwość kupienia w całości takich robaków. I to chyba jest najgorszy sposób. Wolałabym, żeby producenci najpierw nas wprowadzali w ten świat bardzo łagodnie, właśnie w sposób burgerowy, zmielony w formie koktajlów i tego typu historii batonów, bo tak będzie nam po prostu łatwiej. Na razie jest to bardzo duży problem, żebyśmy zjedli ze smakiem takie produkty, bo na pewno mamy te argumenty właśnie środowiskowe, bądź też środowiskowe, dla niektórych etyczne, dla niektórych nie i zdrowotne. No te zdrowotne tutaj wydają się być najkorzystniejsze zasadniczo. Jeżeli w ogóle mielibyśmy wyróżnić te trzy aspekty, czyli ekonomię, środowisko i etyka, przepraszam, zdrowie, środowisko i etyka, to zawsze na pierwszym punkcie jednak zwracam uwagę na zdrowie. Potem, jeżeli przy okazji będzie środowisko, to spoko, a etyka bywa różnie. Oczywiście mamy coraz większych wrażliwców, z czego ja się cieszę. To na to wpływa, co my kupujemy, co nie. Ale temat dopiero jest początkiem dla nas. W ogóle bardzo ciekawe rzeczy. Tak pełznie. On pełza, tak, dokładnie tak. On pełza. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład właśnie Kuba opowiadał o tym, że niektóre robaki mogą smakować jak zielone jabłko, albo jak kiełki, albo jak kapusta. Ale właśnie jak sobie wysmażysz. Sommelier robaka. Dokładnie. Owadzi. Tak. Dokładnie. A jak sobie wysmażysz, to mogą smakować orzechowo. Okej. Okay. Czyli to nie są straszne smaki, to mogą być naprawdę bardzo przyjemne smaki. To nie jest też tak, że musisz trochę jak z tofu, czyli musisz tam nawalić przyprawy różne i marynaty, żeby nadać temu smak. To po prostu ma smak. Może mieć też neutralny smak, oczywiście, ale no właśnie, może chodzi o to, żeby odciążyć tą przemysłową hodowlę bądź przemysłowe uprawy, zająć różne gałęzie produkcji żywności, żeby jednak zdobyć tą równowagę, której nam już teraz brakuje. No właśnie chyba chodzi o tą właśnie dywersyfikację tego. Piękne słowo. No. Piękne słowo. Dywersyfikacja. Bo, tak, bo zgadza się. To nie chodzi teraz o to, żebyśmy wszyscy na każdy posiłek jedli owady, albo na każdy posiłek jedli mięso z probówki. Właśnie jak mówiłaś o tym mięsie, to przyszło mi do głowy, że ważne jest to, jaką rolę mu przypiszemy. Czy ono ma teraz być na naszym stole do każdego posiłku i zastąpić szyneczkę, kotleta i potem pastę z szynki lub coś innego, co jemy? O, tak. No nie. Ja raczej to tak widzę, że jestem osobą, która nie je mięsa od lat, nie planuję do niego wracać, ale na przykład lubię smak mięsa i zawsze lubiłam smak mięsa, więc może, gdybym kiedyś jakoś strasznie zapragnęła je zjeść, to wtedy na ten obiad mięsny właśnie wybrałabym to mięso jako taką ciekawostkę, jako coś raz na jakiś czas, a nie właśnie ze skrajności w skrajnych, że teraz to będzie nasz pierwszy wybór. Jak będziesz chodzić do warzywniaka i będziesz codziennie kupować kalafiora, to w końcu ci zabraknie tego kalafiora. No to jest... Ludzie, no musimy mieć umiar po prostu. Ja myślę, że w ogóle te czasy to jest lekcja umiaru. Trudna lekcja. Tak, to jest trudna lekcja, ale naprawdę im więcej będziemy czytać, zastanawiać się, nie oceniać od razu, bo widzisz, rozmawiamy o takich tematach, jak ci na samym początku powiedziałam, że nie znam odpowiedzi swoich własnych na pewne tematy. Jeszcze tego nie wiem, ale ja nie zamykam tego tematu. Ja będę chciała to eksplorować i poznawać, bo zobaczymy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Może na jakimś etapie okaże się, że w ogóle to jest kompletnie nieekologiczne i nie prośrodowiskowe. Więc no, lekcja umiaru. Na ten moment jesteśmy w takim świecie i w takim miejscu, że mamy ogromny wybór tych produktów roślinnych i na pewno powinniśmy się skupić w ogóle na roślinach. No, mamy też duży, tak jak powiedziałam, problem ze zmianami klimatu, który ma ogromny wpływ na rolnictwo i rolnicy mają bardzo pod górkę, ale oprócz tego, że w ogóle same uprawy robią się coraz trudniejsze, no to mamy też marnowaną żywność przy okazji rolnictwa, przetwórstwa, transportu tej żywności, a potem już w sklepie przy konsumentach, więc mamy bardzo długi łańcuch odpowiedzialności za marnowanie żywności. I co my jako biedni, umartwiający się konsumenci możemy na to powiedzieć? No to pierwsze, co to nie możemy się umartwiać, tylko działać, jest akcja, reakcja. Ja zawsze mówię, że jak znajdziesz u siebie zapleśniałego pomidora
i będziesz musiał wyrzucić tego pomidora do kosza na śmieci, to nie płacz nad nim, tylko się zastanów. Kupiłam za dużo, kupiłam i źle przechowywałem, no trzeba się nad tym właśnie zastanowić. No, wybierajmy z umiarem i interesujmy się tym, co jemy. Nie czytamy książek, czytajmy etykiety naszych produktów przynajmniej. Poznajmy producentów naszej żywności i wybierajmy takie produkty, które najmożliwiej, najmocniej będą dobrze wpływać na nasze zdrowie, na nasz jednak budżet, na środowisko i na otaczające nas istoty. Najmożliwiej, najlepiej we własnych ramach. Nie tak narzucajmy sobie też myślę, sobie nawzajem. No ale to może być... Naprawdę zastanawiam się, czy to nie jest czasem za trudne dla nas i to nas nie przerasta. Wiesz dlaczego? Bo, nie wiem, ja i ty interesujemy się jedzeniem. Myślimy dużo o tym. Ja lubię i gotować, i to kminić, i patrzeć, co mam w lodówce, co mam w szafkach i sobie to fajnie zaplanować. Ale są ludzie, którzy po prostu, wiesz, ich to nie obchodzi. I pytanie, czy da się, wiesz, stworzyć jakiś fajny system albo sprawić, żeby... to jedzenie nie musiało nam zajmować całej wielkiej logistyki domu, bo nie możemy po prostu mieć na to ochoty, przestrzeni w głowie. Czy uważasz, że to wręcz jest obowiązek, żebyśmy jednak mieli na to przestrzeń? No uważam, że to jest jakaś forma, tak jak królową przedmiotów jest matematyka, tak królową życia jest pewne obcowanie z tymi rzeczami, z którymi na co dzień obcujemy, a obcujemy z jedzeniem. Mhm. No więc edukacja. I nie tylko producenci powinni przyjąć jakąś takie rolę edukacyjną, ale no, ja mam dobre doświadczenie z moimi klientami. No po prostu lubię ich i współpracuję z nimi, dlatego że oni chcą mieć taką rolę. A dwa, to jest jednak w domu. Nie chcę tak brzydko mówić, trochę mi się to ciśnie na język, ale wiecie, jak będziemy się uczyć tylko o Mieszku Pierwszym bardzo długo, nauczymy się już o Mieszku Pierwszym i o pewnych podstawach, tak? Programowych, które muszą być. Natomiast jeżeli będziemy siedzieć tylko i wyłącznie w książkach historycznych albo w każdym innym przedmiocie za bardzo, to nie będziemy mogli się skupić na tych rzeczach codziennych. W sensie chciałabym, żeby szkoła nas edukowała. Tak, wiedza o życiu po prostu. Wiedza o życiu, tak. Żebyśmy wiedzieli, nie byli po prostu dzikusami. Moja mama nazywała mnie czasem dzikuską, jak nie chciałam czegoś zrobić. I to nie jest tak, że trzeba się nie wiadomo jak interesować. To są takie podstawy wiedzy i to nie jest za trudne. To jest tak, jakbyś mi teraz powiedziała, jak zdawałaś maturę, to ona była trudna. Ale z perspektywy czasu już wiesz, że matura wcale nie była trudna. Dla mnie chyba najtrudniejszy egzamin, jaki miałam, to prawo jazdy. I wciąż uważam, że to jest trudny egzamin. Natomiast to jest wszystko kwestia wdrażania spokojnego i tak dalej. Mamy utrudnioną sytuację, bo faktycznie nie mamy tych procesów edukacyjnych. Ale mamy też, żyjemy w czasach, gdy naprawdę możemy zajrzeć, porozmawiać, przeczytać i dowiedzieć się na ten temat. Szczególnie, że jedzenie jest czymś, co każdy z nas robi kilka razy dziennie, codziennie przez całe swoje życie. A myślę, że nie jeden Polak nie rozróżnia cukinii od bakłażana, ale nie obrażam nikogo, bo mam te dane tak. Od osoby, która prowadziła różne warsztaty, że to serio się ludziom myli, bo nie mają z tym doświadczenia. Więc pewnie też ogórek mieć i cukinia też no się właśnie, myli. Też możesz mieć jakieś podobne historie w swoim zapleczu doświadczeń, ale każdy wie, że był Mieszko Pierwszy, kiedy był chrzest Polski. Ile razy w ciągu dnia musisz sprawdzić tę wiedzę i użyć? Dokładnie tak. W sensie, że to nie jest zarzut do historii, bo ona też jest ważna, bo na przykład historia potem wpływa na to, na politykę, którą też powinniśmy się interesować. Tak, właśnie, z jedzeniem jest trochę jak z polityką. No nie udawaj, że się tym nie... No niestety, no bo to nie jest tak, że nie możesz się tym interesować. To ma wpływ na naszą codzienność. Idź, głosuj, bo to ma wpływ na naszą codzienność. Idź, głosuj, bo to ma wpływ na środowisko. Więc idź do lodówki, idź do szafy kuchennej i sprawdź, co masz, bo to wpływa na twoje zdrowie, na twoich bliskich. Kochasz swoich bliskich, zwróć to z miłością podejść do tego jedzenia. No właśnie, bo może za bardzo to brzmi, jakbyśmy mieli mieć obowiązek, tak. Ale to jest czysta przyjemność dowiedzieć się, skąd takie dobro może być czerpane z jakich produktów, co warto kupować w danym momencie w roku, jak wykorzystać to w całości. Wiesz, jak ja się dowiedziałam,
Oczywiście dawno to było, że można takie rzeczy robić z zielonej części pora i wcale nie muszę tego wyrzucić, to nie było na zasadzie o, kolejna wiedza, którą posiadłam, odhaczyłam. Nie, to był moment, kiedy sobie myślałam, wow, co ja teraz będę robić z tą zieloną częścią pora? I co tam się każdy wydarzy? Tak, każdy tak tego doświadczy, bardzo mi się to podoba. Ale wiesz co, smak, jedzenie ma to do siebie, że smakuje i ono ma naprawdę uderzający wpływ na nasze podniebienia i na nasze głowy. Ale to jest też ciekawe, że jak odkryjemy to kupowanie jakościowe, lokalne, to po pierwsze będzie nam bardziej smakowało i będziemy się lepiej czuli. I to jest takie, myślę, naprawdę zmieniające życie, że jak właśnie ja ostatnio, sama wiesz, byłam na takim protokole jedzeniowym właśnie, nieco, jak to powiedzieć, estetycznym, ale to sprawiło, że jadłam tylko jakościowe, wyselekcjonowane produkty i każdy, który dodawałam, który też był w sezonie, smakował po prostu jak poezja. Ja się czułam świetnie, miałam dobry humor, miałam dużo energii. I no i teraz myślę, wszyscy myślą, że jesteś wariatką, a ja ci powiem, że jakby przynajmniej raz w życiu, oczywiście, że nie, raz w życiu przez tydzień robić to, co ty zrobiłaś w tym momencie, to znajdę odpowiedź i ty nie musiałabyś tłumaczyć, że to wcale nie jest po prostu z kosmosu historia. Natomiast, żeby znaleźć jakiś środek, to złoty środek, może to nie jest do końca złoty środek, nie róbcie tak, jak ja zrobiłam dzisiaj rano. Absolutnie się strasznie śpieszyłam, ale na maksa. No i to, co mogłam zrobić, a wybrałam. Nie mogę być głodna. Nie myślę, masakra, mam tutaj coś powiedzieć mądrego, nie ma szans. Tak. Muszę szybko porwać coś do ręki, a potem do buzi. Więc pobiegłam do pierwszej, lepszej piekarni i dokonałam tam wyboru. Wybrałam sobie bajkla z roślinnymi dodatkami, bo wiem, że te rośliny mnie odżywią, że nie będę miała spadku energii, bo one będą też smaczne, poza tym to wszystko było wysmarowane majonezem, więc w ogóle pycha. Wegański. Mogę dokonać wyboru. Każdego, co najmniej trzy razy dziennie, gdy sięgamy po nasze jedzenie, nasze posiłki, wyjmując widelec i nóż, dokonujemy wyboru. I potem instynktownie my dokonujemy tych wyborów. Ja jako 35-letnia, doświadczona jedzeniowo kobieta, mogę rzec, że absolutnie mam, znowu to wytniesz, pierdolca na punkcie warzyw. One mi dają tyle... Jak na uwielbia warzywa. Dokładnie tak. Ja uważam, że one dają mi tyle radości i ciekawości smaku, ale ja się tego nauczyłam i to nie nauczyłam się tego. Ja byłam sprawna 5 lat temu warzywnie, no bo jakby propaguję cały czas ten temat, ale uważam, że dopiero teraz w wieku 35 lat mogę ci powiedzieć, że w ogóle teraz wiem więcej, znacznie więcej i potrafię więcej. Więc to wszystko jest proces. To jest kwestia. Poza tym ja kocham kalafiora, ale ktoś tego nie lubi, bo wzdyma, bo to jednak kapuściane warzywo. To idź po te warzywa, które lubisz i eksploruj te warzywa, które lubisz. I gwarantujemy, że nie ma... Jezus, wiesz, co jest najgorsze? Jak ktoś mówi, że nie lubi warzyw. Co to jest za stwierdzenie? Nie, nie lubię słońca. No trochę tak. O Jezus, jakie to było. To było dobrze, mądre. Ale bardzo powiedziałaś o tych wyborach, bo ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak obiektywnie dobra rzecz. Tak jak powiedziałaś, że owady nie są, to nie jest zrównoważony biznes. Ja sobie myślałam, dlaczego nie? To może być bardziej zrównoważony niż wybór, chciałam powiedzieć batona z mięsa, ale wiadomo, niż wybór kiełbasy. Więc jeżeli zawsze porównamy sobie nasz wybór bajgla roślinnego do wyboru bajgla z szynką, to będzie lepszy. Jeżeli porównamy bajgla ze sklepu z bajglem domowym, no to będzie gorszy. To jest właśnie to, co mówiłam, że może nie możemy tego nazwać zrównoważonym sensu stricte, ale będzie bardziej do czegoś, bądź też mniej do czegoś. I to jest ważne. To są te wybory, lepsze i gorsze. Jakby na samym końcu, jak będziemy mieć więcej tych dobrych wyborów, to będzie dobrze tobie, ze zdrowiem, z sytością, będzie lepiej środowisku i będzie wbrew pozorom lepiej nawet i twojemu portfelowi, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. No tak. No a poza tym jest w dodatku, żyjemy w czasach, gdzie naprawdę sprzęty domowe nam pomagają w obróbce tych produktów. Już teraz jakby, nie wiem, ja pamiętam czasy, że jak rozmawialiśmy o warzywach... Mandolina. Mandolina, na przykład mandolina, jejku, no tak, powiedzmy o mandolinie, moździerz. Moździerz, tylko nie dojdźmy do makutry. Tylko nie dojdźmy do makutry. Akurat zamiast moździerza wolę jednak blender, bo po co się męczyć, ale ja w ogóle jestem tego zdania, że pomagajmy sobie.
Nie ułatwia, w sensie romantyczne. Ja dzisiaj mieliłam kawę ręcznie. Wiem. Mogłam cisnąć przycisk, widzisz, ale to było czysta przyjemność. Nie powiedziałam tego wtedy, ale powiem to teraz. Patrzyłam na ciebie i sobie myślę, bez sensu. W sensie jest to romantyczne, tylko tak. Ja jednak szukałabym gdzie indziej romantyzmu, czyli dla mnie romantyczne jest to, że wyjmę sobie ryż z poprzedniego dnia i mogę go sobie odświeżyć w piekarniku i zaraz dodać do sałatki tabule, nie męcząc się. Mhm. I wykorzystuję po prostu, moje przepisy w mojej najnowszej książce to są 15-minutówki albo nawet 5-minutówki. Ja nie mam czasu na to, bo mam ochotę jeszcze inne przyjemności z życia, bądź też obowiązki oczywiście, czerpać. Więc my sobie utrudniamy to życie, a naprawdę można ułatwić sobie tą technologią, którą teraz mamy. Bardzo romantyczny obrazek, Sobańska. Tak, ale nieskonieczny. Ale nieskonieczny. Sobańska tak. Mieląca kawę, ale naprawdę to nie jest kompletnie konieczne. I wykorzystujmy to, co mamy, żeby właśnie nie siedzieć w tej kuchni 10 godzin, tylko żeby ze smakiem siedzieć 20 minut. Ja tak zażartowałam sobie, znaczy absolutnie biorę na poważnie mielenie tej kawy, ale jest to trochę męczące, ręka mnie bolała strasznie, no. Ale już jeszcze mieliłam rano wcześniej. Otóż to. Ale też z drugiej strony uważam, że wiesz, nie dla każdego, chociaż myślę, że dla większości osób jednak czas jest tutaj kluczowy, więc tutaj totalnie masz rację, że dla osób, którym zależy na jakiejś tam wydajności i wykorzystywaniu tego czasu, no to zmielenie kawy przyciskiem jest lepszym rozwiązaniem. Sama myślę, że do tego dążę jednak w życiu. I tak ze śmiechem powiedziałam o mandolinie i o moździerzu, ale mamy super sprzęty, które ułatwiają życie. Powiedziałaś o blenderze. Czy to jest twój ulubiony sprzęt? Kocham blendować. Zawsze jakaś ciapka będzie smaczna, czymś jakoś coś tam i w blenderze można i też mielić kawę. Można zblendować swoje mieszanki przypraw. Tak, można sobie posypki sobie można zrobić swoje, a propos ekologii, ekonomii i technologicznych rozwiązań. Z litr napoju owsianego robionego w domu za pomocą blendera kosztuje 2,70 zł, mm-hmm. a nie 10 zł za karton. Dobrze to wymyślę, bo nawet trafiłam prawie. Dobrze, no. Dobrze trafiłaś. I więc kurczę, dlaczego nie korzystać z tych możliwości? To jak zrobić domowe mleko? Powiedz nam tak szybko w 10 sekund. Dobra, więc 10 sekund. Dobra, czas, start. W garnku zalewamy płatki owsiane górskie wodą. Możemy dodawać przygotowaną, możemy dodać do tego jeden daktyl, by osłodzić ten napój owsiany. Może nawet laskę wanilii. A jakże. A potem odstawiamy to wszystko. Zatrzymam trochę zaraz. Tak, to prawda. A potem odstawiamy to romantycznie do lodówki na całą noc. Po tej nocy wyciągamy, blendujemy, przecedzamy przez sito. O i już. I ten miał, który powstał, bo oddzielicie ten napój owsiany i powstanie taki miał owsiany, jest cudny po prostu do śniadaniowej owsianki. Nie musicie z tego robić żadnych ciastek, które zajmą wam 2 godziny, czy pasztetów. Bez sensu, po prostu to zjedzcie z dobrą owsianką. Ej, no fajnie. No bo po co się męczyć? No dobra, to jakie jeszcze inne są takie sprzęty, których ty na przykład używasz u siebie w domu? I nie wyobrażasz sobie bez nich życia. No to zdecydowanie numer jeden. Piekarnik. W ogóle piekarnik. Nie wiem, jak ludzie żyją bez piekarnika. Ja też robię całe dania w piekarniku. Wszystko. Jest w ogóle, kocham jedna brytwanka, jeden gar, który po prostu jest wsadzony do piekarnika. Kolejna rzecz. Jeśli chcecie, żeby warzywa smakowały, to trzeba je trochę przypalić, tak, delikatnie zarumienić, albo nawet mocniej niż delikatnie. Trzeba użyć odpowiedniego tłuszczu i to jest najcudowniejsza rzecz, którą wyciągniecie z piekarnika. Na wszelakie sposoby, wszelakie warzywne miksy tam powstają i to jest jeszcze dodatkowo taki sprzęt, nad którym nie stoisz i nie ruszasz tą szpatułą, tylko po prostu to wsadzasz do piekarnika samo. I tak, to się robi samo. I kocham wszystkie patenty związane z pieczeniem. Na pewno... Ale poczekaj, już kończysz z piekarnikiem, to jeszcze ja coś dodam. Bo chciałam powiedzieć, że ja na przykład jak odkryłam, że jak sobie zgrilluję warzywa i z tych warzyw zrobię sobie curry, to one są 100 razy pyszniejsze. Co więcej, nie trzeba właśnie stać i ich tam, nie wiem, podsmażać, potem zalewać, czymś podgotowywać, tylko one są najlepsze na świecie, zalewasz je tym sosem i masz cudowne, cudowne danie. Albo pieczone papryki, które potem można zrobić z nich zupę czy pomidory. To odpowiedzmy sobie od razu, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ ta temperatura, to przysmażenie bądź też upieczenie powoduje, że cukier, który jest zawarty w warzywach, się karmelizuje.
Czyli trochę ten efekt, dokładnie, to trochę ten efekt smażenia mięsa na patelni, dlaczego pojawia się chrupiąca brązowa skórka, bo tam są cukry, które się karmelizują. Więc jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z warzywami na parze, no to myślę, że szybko skończycie tą przygodę, bo to po prostu nie będzie aż tak smaczne, jak to, gdy po prostu wyciągniemy ten po prostu smak głęboki z warzyw, a to się da zrobić. Pamiętajmy też, że nie tylko warzywa są, są ziarna, są strączki, no czyli warzywa strączki. O, że jest taka grillowana ciecierka. Albo dlaczego my myślimy, jak myślimy o fasolce, to myślimy albo o wzdęciach, albo o tym gulaszu jakimś, tak? Jak to się nazywa? Nawet nie wiem, jak to fasolka się nazywa. Fasolka po brytońsku. Fasolka po brytońsku, dokładnie. A jakbyśmy sobie tak zobaczyli w naszej wyobraźni fasolkę w pesto. Albo fasolkę cacio e pepe. O, czyli po włosku. Pięknie to powiedziałaś. Bo się uczę włoskiego ostatnio. Więc albo właśnie fasolkę w pieczonej papryce. No tam się będą działy naprawdę cuda. I my te cuda możemy wykorzystywać w domu ze zwykłym albo niezwykłym sprzętem. Ja nie chcę umniejszać parowaniu, bo też uważam, że różne rzeczy na parze są smaczne, ale ciekawe, że tym powiedziałaś, bo jest coś takiego jak piekarnik parowy. Ja nie wiem, co to jest, jak to działa, że możesz piec na parze? Możesz piec na parze, wykorzystując parę i bardzo często to pieczenie jest szybsze niż takie klasyczne pieczenie. Dzięki temu możesz na przykład właśnie odświeżać żywność, czyli możemy sobie ugotować... Nie wysusza się, jak odgrzewamy. Tak, dokładnie, ale w ogóle możemy mieć już ugotowany makaron, ugotowaną kaszę, ryż i możemy sobie odświeżyć tą kaszę i ona, ja powiem szczerze, że ja w ogóle też pracując bardzo długo w takiej kuchni cateringowej, my nigdy nie gotowaliśmy ryżu, my zawsze piekliśmy ryż. Tak, zalewało się wodą, dodawało się przyprawy i piekliśmy, ponieważ wtedy ryż ma jakiś taki posmak trochę popcornowy, trochę tak. Taki uprażony jest. Taki uprażony jest ten ryż, a nie taki ugotowany. Ma więcej aromatu. Więc to jest taki patent, który uważam, że każdy powinien się nauczyć u siebie w domu, czyli nie gotujemy ryżu, kaszy i tak dalej, tylko pieczemy ryż, kaszę. Niekoniecznie makaron, ale ryż i kaszę zdecydowanie, a przecież mamy tyle rodzajów ryży, czy ryżów i kaszy. To jeszcze dodam, że właśnie wiem, że chyba można na parze upiec ciasto. Pamiętam, że moja ciocia miała właśnie taki zwykły piekarnik i ona tam wsadzała miskę z wodą, żeby właśnie ten sernik się upiekł na parze. Dokładnie. Okay. Zresztą jeżeli chcemy... Dlaczego miał się piec na parze? W sensie on się piekł, ale bardzo często też się wylewało na blachę wodę, żeby właśnie parował, bo nie było tej funkcji parowania. Dlatego, żeby sernik rósł równo dzięki temu. Tak. Powiedziałaś o ryżu. Przed moim takim sprzętem, który ja kocham, to jest gotowacz do ryżu. Bo kupiłam sobie to, znaczy dostałam, poprosiłam kiedyś. Ryżowar. Ryżowar, rice cooker, który przysłużył mi się na studiach i najfajniejsze w nim jest to, że można w nim zrobić różne dania. Można w nim zrobić chili, można w nim zrobić jakieś kaszotto i ono też się robi z... O Jezus, pila, kocham tak jeszcze. Z jakimiś bakaniem, no uwielbiam orzechami. Ona się tutaj rozmarzyła, muszę powiedzieć. I to jest super, bo ty po prostu wsadzasz, włączasz, możesz wyjść z domu, bo w momencie, kiedy tam woda się skończy, to sprzęt się wyłącza. No genialne. No więc właśnie o to chodzi, że to jest kolejna rzecz z kuchni tej przemysłowej właśnie, nazwijmy, w sensie tej cateringowej. No więc tam jest taki, zawsze w tych kuchniach jest taki profesjonalny piec. I ci ludzie, którzy sprzedawali ten piec taki profesjonalny, konwekcyjny, mówili, ej, drodzy kucharze, nie musicie się męczyć, tutaj macie po prostu taki instrukt. To trochę wyciąga z ciebie, no bo my znowu romantycznie myślimy, indukcja fe, no teraz to już nie wiem, czy gaz każdy pała taką miłością do gazu, ale bo nam się wydaje, że najlepsze jedzenie jest na ogniu. Świeżym. Jest bardzo dobre, ale bardziej z ogniska bym powiedziała, bo tam jest drewno i te dodatkowe aromaty, ale ja w ogóle nie mam czegoś takiego jak romantyczny ogień z gazu na kuchence. Nawet to mówię, nie kumam. Indukcja jest super. Wiem, teraz się narażę wszystkim. Świetna jest. Genialnie się kontroluje temperaturę, nic się nie przypala, mogę konfitować sobie warzywa, czyli bardzo długo smażyć na małej mocy kuchenki. Dzięki temu wyciągam te smaki, w ogóle nie potrzebuję mieć gazu, ogień z gazu. Kompletnie nie. I właśnie chodzi o to, żeby używać, mamy wiele takich
żeby używać procesów tak zwanych, czyli jeżeli mamy w sprzęcie coś takiego jak pieczenie ryby albo smażenie ryby. Programów w sensie. Programów, tak, okay. Tak. To korzystajmy z tego. Mhm. Nauczymy się, co prawda na swojej kuchence czy też w piekarniku. Tak. Sprzęt wie lepiej czasem. Ale możemy też pomyśleć o tym, okej, tu jest funkcja na pieczenie ryby bądź też smażenie ryby i ona podaje ci tam temperaturę. Tak. Tak. Czyli ty wiesz, to nie jest tak, że jesteś funkcja debilem nagle. Funkcja edukacyjna sprzętu. Dokładnie, funkcja edukacyjna sprzętu, więc jakby moja babcia zawsze mówiła, żebyśmy nie żyli na bakier z technologią. Z technologią warto się pogodzić i dobrze żyć. I uważam, że to jest po prostu ułatwienie sobie życia. A miałaś kiedyś airfryera? Smażarkę właśnie taką? Nie miałam airfryera, powiem ci szczerze. Co super. Tam się dzieje z tym airfryerem? Ja dostaję sprzęty kuchenne, tylko że ich nie mam, są w moim domu rodzinnym, mojej mamy, więc kupuję sobie moja mama. Dostałam właśnie smażarkę powietrzną. O, to jest wow. Ekstra, bo możesz usmażyć rzeczy za pomocą gorącego powietrza, które po prostu tak ci je spala powietrzem, nie musisz wsadzać ich do głębokiego tłuszczu, więc to jest naprawdę zmieniające życie, jeśli chodzi o niesmażenie po prostu w głębokim tłuszczu. No i jeśli człowiek, bo faktycznie trzeba wiedzieć, jak smażyć na tłuszczu, bo tłuszcz jest bardzo ważnym składnikiem. Bo tam też jest potrzebny tłuszcz, na zasadzie, że jak na przykład nie przygotowujemy frytki, to trzeba najpierw namoczyć te frytki tam w zimnej wodzie, po czym wsadzamy do naszego pojemnika, polewamy oliwą i przyprawami, no i to potem tam się ale w nie ma tego za dużo. Interwałach, tak, ale wiesz, łyżka na 700 gramów ziemniaków. No to jest zupełnie inna rozmowa. I można też w tym odgrzewać, można w tym robić różne warzywa, ale też jakieś tam mięsa, czy tam co ktoś sobie chce. I że dla mnie to była super zajawka, no bo masz normalnie fryty. Znaczy, ja w ogóle uważam, że frytki wysyłane przez piekarnika, ale to jest moja opinia. Ja też tak uważam. Ale tamte też powiedzmy robią swoją robotę i to jest taka fajna też zajawa, ale też coraz więcej słyszę o tak zwanej pressure cooker, czyli jak to powiedzieć? Szybkowar. Okej, o szybkowarze. Właśnie, czy to też nie jest coś, co bardzo już optymalizuje jakby organizację w kuchni? No, organizację, energię i czas. Okej, no właśnie. To na pewno, no bo to jest po prostu garnek, który powoduje, że gotowanie jest znacznie krótsze pod wpływem takiego ciśnienia, które się tworzy tam w środku, jak dobrze to zamkniemy. Faktycznie rzadko się to używa w domach, a to jest bardzo fajny partner i bardzo to jest garnek, po prostu garnek, do którego się wsadza, nie wiem, fasolę i trzeba ją długo gotować, to szybko waży, ona zostanie po prostu bardzo szybciej ugotowana, więc jeżeli nie mamy czasu, to dobrze korzystać z takiego szybkowaru i w ogóle nie powinniśmy się go bać, bo nam się wydaje, że on wybuchnie. Tak. Ja mam wrażenie, że prędzej syfon wybuchnie niż szybkowar. Albo nasza gazowa kuchenka. Albo gazowa kuchenka, dokładnie. Kurczę, naprawdę nie rozumiem tej miłości do gazu. Ja trochę rozumiem. Bo masz taką ty większą... jesteś jednak romantyczna bardziej niż ja. No, jestem starsza od ciebie, moja droga. Duszą. ale wiesz co, ale ja też mówię to z perspektywy osoby, która przez 22 lata korzystała z... No może nie 22 lata, trochę mniej, bo przecież jak miałam rok, to nie korzystałam z gazu. Ale no pamiętam, jak opalałam sobie stary chleb na ogniu na gazie i gotowałam pierwsze moje kulinarne, mistrzowskie potrawy powstawały cebulę, właśnie na... Albo cebulę, żeby bulion zrobić. Tak, no i super. Ja ci taką cebulę tak zrobię w garnku albo w piekarniku, że... Że go spalę. Że się chowa twoja cebula na gazie. Dobrze, no. Jestem otwarta na to, żeby robić te mniej romantyczne rzeczy, no bo też jakby nie jestem fanką gazu, jakby wiadomo. Tak, dokładnie tak, więc no umówmy się, że to jest trudny temat ekologicznie, natomiast po prostu żyjemy jednak w małych, nowoczesnych już teraz coraz bardziej mieszkaniach i bardzo ciężko mieć ten gaz, ale ja mam teraz remont, kupiliśmy dom z 1932 roku na Dolnym Śląsku z moim demonżem, czyli mężem. Podjęliśmy decyzję gaz czy kuchenka elektryczna, w sensie indukcja. No i absolutnie indukcja, jako kucharze. Absolutnie. A to mówi wiele, szczerze. Naprawdę. Nie, w ogóle nie rozumiem tej miłości. No technologia technologią. Powiedziałeś, że jakby totalnie powinniśmy iść w tę stronę, ale też naszym słowem tutaj wiodącym jest z jednej strony umiar i dywersyfikacja, więc pewnie... Takie romantyczne słowa. Tak, równolegle z tym, że kombinujemy z nowinkami, no to też trochę wracamy do korzeni, bo to jest duży trend, jakby wszędzie. Czy widzisz to w ogóle po ludziach, albo też zachęcasz ludzi do tego, żeby przypominali sobie różne takie właśnie techniki, w cudzysłowie babcine,
przetwarzania żywności i przechowywania żywności. Mam tu na myśli na przykład jakieś suszenie, wekowanie czy kiszenie. Czy to jest też przyszłość? Czy to jest przyszłość? O pani, słoik to w ogóle też coś, co no, powinniśmy się zakochać. Absolutnie. No, jeśli mielibyśmy w Warszawie. Tak, jeśli mielibyśmy mówić o czymkolwiek romantycznym, to przecież słoik jest najbardziej romantyczny w kuchni, ponieważ zawsze ma jakieś wnętrze. I czymś jest wypełniony i ma coś do powiedzenia, jak otworzymy sobie taki słoik już wypełniony przetworami i to jest zapach oliwek, które tam były i nie wyprały się w zmywarce i nadal czuć te oliwki. I tak, w pracy myjesz słoiki. Dokładnie tak. I przechowuję potem też w piecu. Tak, no. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że absolutnie te babcine, no właśnie, bo nie chodzi o to, żeby wyeliminować nagle babcine rzeczy i tylko i wyłącznie kochać się z technologią. Chodzi właśnie o to, żebyśmy połączyli te wszystkie najlepsze siły, moce z każdego pokolenia. I słoik, i zamykanie czegoś w słoiku, i pasteryzowanie, i trzymanie tego na cały rok, kiedy możemy sięgnąć po prostu po ten słoik i zrobić sobie super kluski z czymś tam. Kocham kluski, jestem panią kluska. To jest świetne rozwiązanie, bo po prostu nie marnujemy. Kluska makaron włoski, czy kluska śląska kopytka? O, każda wszystko. Kluska. Okay. Kluski, okay. Pasta, kluski, mąka, kluski. Okej. Okay. Czyli jakbyś miała wybrać świat mączny, ziemniaczany lub ryżowy, to byś wybrała świat mączny? Mączny, ale ze wszystkich klusek najbardziej śląskie lubię, więc tutaj mamy problem, więc musiałby być ten ziemniak. Okej, o to ci chodzi, sorry. Dobrze, wracam, tak. Bo to było bardzo ważne pytanie, zadaję sobie je ostatnio często, bo stwierdziłam, że jestem ryżowa i trochę mi to rozbiło moje jakby tożsamość. Ja myślę, że chwilowo jesteś ryżowa, ale to też jest super w ogóle, że właśnie się bawimy tymi smakami. Tak. Ja chyba bym się tak nie szufladkowała, może jakby ktoś zapytał się mnie, czy świat słodki, czy wytrawny miałaby do wyboru, to wytrawny zdecydowanie. Ale no, w tym wytrawnym świecie dzieją się cuda i nawet... Właśnie wróćmy, bo ja tak, przepraszam. Tak, odpłynęłaś z tymi kluskami. Wybiłam te kluski, tak zabrzmiały, ale w słoiku był sos. Był sos. I no, jako to ma, jakie to jest cudowne, że no, robię sobie cokolwiek i mogę sięgnąć po słoik, który zachował się i ten... Bardzo często ludzie się mnie pytają, czy na jak długo wystarczają słoiki, w sensie jak długo mogą być przechowywane. No nasze babcie robiły to tak, że wkładały coś do słoika, pasteryzowały i na ten rok do kolejnego sezonu to nam wystarczało. I tak by było najlepiej, najzdrowiej. Oczywiście, że na pewno znajdziemy jakieś 8-letnie kiszone pomidory, które będą okej, ale każdy rok to jest kolejne ryzyko i coraz większe, więc tak najlepiej zawsze przetwory trzymać po prostu na najbliższy rok. Może 2-3 lata. A pasteryzujesz, wekujesz w piecu, czy zdecydowanie gotujesz? W piekarniku. Okay, no zdecydowanie w piekarniku, nauczyłam. Bo po prostu dla mnie jest to zbyt ryzykowne w garnku, a jaka to jest umiejętność wstawić słoiki do piekarnika tak tylko, żeby się nie stykały ze sobą na ścierce bawełnianej i po prostu to pasteryzować w niskiej temperaturze. Super. To bardzo otworzyło po prostu drzwi do zachowywania żywności. Tak, i to jest absolutnie cudowna rzecz, bo to wystarczy jeden dzień spędzić. Najczęściej jest to sierpień, kiedy mamy największą obfitość tych produktów lokalnych i zamknąć sobie, bo te przetwory, chociaż jest też tak, że producenci sosów pomidorowych mają też świetne składy i to nie jest tak, że jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na swoje przetwory, żeby zjeść coś dobrego, ale no wiesz, takie ciekawostki jak jakieś śliwki w marynacie, właśnie kiszone pomidory albo jakieś sosy z pieczonej papryki, to są ciekawe rzeczy, które mogą rozmaicić naszą kuchnię. No ale nawet ja czasami po prostu mam za dużo zupy, której już nie chcę jeść, albo wyjeżdżam, po prostu sobie ją wekowałam w piekarniku i teraz mam na dzisiaj zupę, którą zaraz zjem. I tak róbmy. No i kiszenie, też prosta sprawa. To jest takie, się nauczyłam, że to jest takie proste. To jest robisz sobie proste. Solankę i możesz zrobić od razu 4 słoiki z różnymi przyprawami i masz pyszny dodatek do każdego posiłku, zdrowe probiotyki, wow. Ważne, żeby warzywa były zanurzone całkowicie, żeby nie pojawiła się pleśń, gdy coś takiego robimy, ale też Wam, jeżeli ktoś raczkuje z czymś takim, to świetne jest kiszenie na sucho.
Co to znaczy? No, genialny patent. Wyobraźcie sobie rzodkiewki, albo białą rzodkiewkę, albo marchewkę, albo pietruszkę, albo kalafior, cokolwiek. Nacieracie to dużą ilością soli, ale też przypraw, na przykład kolendrą, kminem rzymskim, kurkumą. Te natarte warzywa wstawiacie do słoika, zamykacie słoik szczelnie i to się tam pięknie dzieje i, wow. I kiszone warzywa powstają. Ale tam jakiś czosnek albo cebulę? Rzadko, ja raczej konieczne. Sypkie warzywa daję. Sypkie warzywa? Sypkie przyprawy. Sypkie przyprawy. O co ci chodzi? Teraz nie skumałam, jakby dobrze się rozumiem, ale nie wiem, o co ci chodzi. Tak. Nie, sypkie przyprawy, no. Ej, ekstra, nie wiedziałam o tym. Dużo łatwiej, natomiast bywa, że te kiszonki no po otwarciu pachną tak, że nikt do ciebie nie przyjdzie albo ktoś ucieknie od ciebie, ale po chwili tej mocy, tego aromatu, jak ty to gryziesz, wow. Ja mam pytanie prywatne, czy jeżeli zrobiłam zakwas z buraka, w którym nadal są buraki, 1,5 roku temu, to powinnam go wyrzucić, czy jeszcze jest szansa, że on ma się okej? Okay? Ma się okej, okay, moim zdaniem, jeśli dobrze jest przechowany, tak. Jeżeli nie masz oznaki pleśni. Nigdy go nie otworzyłam, po prostu jeszcze ma jest taką, okay. Włożyłam do środka taką jakby siatkę, która od sprawiła, że tam nic nie wypłynęło na powierzchnię. Więc chyba, okej, okay, ekstra. Bardzo pięknie powinnaś to zjeść i wypić. Pomyślałam jeszcze, sałatkę z tego zrobić. Zrobię to zaraz, ale właśnie, albo zostawię sobie na barszcz bożonarodzeniowy, tak, jeszcze trochę wytrzyma. Ale nie, no sałatka z takich kiszonych buraków z jajkiem teraz na Wielkanoc, z fasolką. No. Fasolka, burak kiszony, jajko, kolendra, kmin rzymski, kolendra w ziarnach, czerwona cebula. Tyle. Oliwa fajne. Oczywiście. No wiadomo, bez tłuszczu? Zawsze tłuszczu. I co tam jeszcze ci powiedziałam, że suszenie, ale to takie dziwnie brzmi suszenie. O właśnie, jeszcze jest taki jeden sprzęt. Dehydrator. No suszenie, no. Do grzybków. Do grzybków, no. Do jabłuszek? Chociaż komu by się chciało tak mało tego wychodzić? Nie chce mi się. W sensie, ale to może wynika z tego, że ja w ogóle mało korzystam w kuchni z suszonych produktów, oprócz grzybów. Jakieś pomidory suszone, coś ewentualnie? Czy bardziej ze słoika? Bardziej z słoika, w ogóle lubię słoik, ale to też suche rzeczy też w słoiku przechowujemy. Jeżeli suszymy i faktycznie możemy dużo tego towaru wykorzystać do suszenia, no to spoko, no ale jak suszymy sobie tam trzy rzeczy na raz, to w ogóle bez sensu, bo to jednak jest energia, która jest zużywana. Więc natomiast to jest też dobry patent na to, żeby po prostu tak funkcjonować w kuchni, żeby mniej marnować. Wolę jednak pasteryzować, fermentować i kisić. Dobrze, ja myślę, znaczy, ja sama wolę, nie chcę kisić się ani fermentować, ale już inne produkty chętnie. Myślę, że mogłybyśmy o tych rzeczach rozmawiać z 1500 lat, więc ja bym powoli kończyła, ale tak zastanawiam się, może powinniśmy było od tego zacząć, czy my się powinniśmy martwić o naszą przyszłość jedzenia i czy ty masz takie podejście pełne nadziei i zacierasz ręce na to, co tam będzie na naszych półkach, czy to jest bardziej dzwonimy na alarm, że czas wprowadzać zmiany. Ja mam zawsze nadzieję i jestem absolutnie niepoprawną optymistką, inaczej bym nie była hedonistką, ale uważam, że jeżeli nie zmienimy kierunku w tym przemyśle, to możemy się martwić już teraz, nie za tydzień, ale wierzę w to, że te narzędzia, które tutaj coraz częściej wychodzą, czyli nowa żywność tak zwana, czy też farmy wertykalne, czy rolnictwo regeneratywne w związku z klasycznym rolnictwem, może dać nam troszeczkę wytchnienia. Ostatnie pytanie. Powiedziałaś mi prywatnie, że masz jakąś ciekawostkę o grzybach. A, bo grzyby uratują świat. Grzyby. Grzyby są cudowne. Grzyby mają... Błagam, nie zapominajmy o tym, że grzyby mają mnóstwo składników odżywczych. I że... Nie zapominajmy, że grzyby czują. Nie. Nie, może pieczarki to nie jest jakiś high level, jeśli chodzi o to, co jakie dobro może płynąć z grzybów. Ale grzyby bardzo łatwo są uprawiane i bardzo łatwo się uprawia. Grzyby mają mnóstwo składników odżywczych, witaminy,
inne minerały. Mówię o boczniakach, mówię o shiitake, mówię o reishi, mówię o soplówce jeżowatej. Grzyby bardzo łatwo się odradzają. Grzyby mają ogromną moc, grzyb może zabić człowieka. To też jest żywność, którą przez wiele lat bardzo olewaliśmy, bo kojarzyła nam się tylko z pieczarką. Ja lubię pieczarkę, bo ona jest świetnym nośnikiem smaku, gdy dorzucimy do tego, wiesz, takie rzeczy jak sos sojowy i tak dalej. Natomiast też boczniaki i shiitake to są produkty, które są produkowane, uprawiane tutaj. To też jest moim zdaniem taka żywność przyszłości, że grzyby to już nie jest ten grzyb, o którym się mówi, że a co to jest, tam jest tylko woda, nic tam nie ma. To jest dobro płynące i świetny produkt do tego, żeby nauczyć się ograniczać spożywanie mięsa, ponieważ to jest najczęściej nośnik tego głębokiego smaku umami. Jedzmy grzyby. No są jedzmy na maksa, pyszne. Bardzo. I jeszcze w dodatku są całoroczne. O, właśnie. I czyli też możemy je hodować w dowolnych warunkach. W sensie one też po prostu kochają się rozmnażać. Muszą mieć odpowiednią wilgotność. Tak, kochają się rozmnażać. Kiedyś jak miałam swoje boczniaki w piwniczce, to doprowadziłam do sytuacji, gdy nie nadążałam z mrożeniem boczniaków. Tak szybko one rosły. No, okej, okay. To jedzmy grzyby, ale też ich nie marnujmy. I dziękuję, moją gościnią była jak najdzielniej, że nigdy tak nie robię. Nigdy tak nie robię, bo ja was zawsze goście moi przedstawiam na początku i na końcu. Ale no, dziękuję ci bardzo za tą super rozmowę. Myślę, że teraz patrzymy na przyszłość jedzenia tak właśnie z nadzieją, ale gotowi, żeby się przyjrzeć swoim nawykom i umiar. Autentycznie jestem głodna, idę jeść. No, dobrze. Smacznego. Dzięki. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję marce Electrolux za objęcie nad nim patronatu. Jeśli szukacie wysokiej jakości sprzętów zaprojektowanych z myślą o naszej planecie, zachowaniu świeżości jedzenia i niemarnowaniu, sprawdźcie koniecznie ofertę Electroluxa, a w niej wspomniane w rozmowie piekarniki parowe, płyty indukcyjne i chłodziarki stworzone z użyciem najlepszych technologii, które zapewniają nam komfort i wydajność w kuchni. Dodatkowo zachęcam też do sprawdzenia podcastu marki Klimatyczne Rozmowy, w którym poruszane są tematy związane z ochroną środowiska i klimatem oraz do oglądania projektu Kuchnia dostępnego na YouTubie. Wszystko oczywiście podlinkowałam Wam w opisie. I na koniec, jak zawsze, przypominam, że podcast jest dostępny na Spotify, na YouTubie i na iTunesie. Na YouTubie możecie go prawie zawsze obejrzeć. I nowy odcinek pojawia się w każdy poniedziałek o 7 rano. Będzie mi też bardzo miło, jeśli jako słuchacze podcastu znajdziecie chwilę, aby podcast ocenić, zrecenzować. Możecie wystawić mu wybraną przez siebie, jak najwyższą oczywiście, liczbę gwiazdek na Spotify'u i na iTunesie. Na iTunesie można też podcast zrecenzować kilkoma słowami opinii. Na YouTubie niezmiennie mamy opcję subskrypcji kanału, a po więcej treści około podcastowych odsyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Tam rzucam regularnie i też stwarzam przestrzeń do tego, abyśmy mogli na przeróżne tematy sobie porozmawiać. I też istotna informacja na koniec. Ja każdego miesiąca przekazuję 10% zysku z mojego sklepu internetowego, gdzie dostaniecie moje e-booki, polecam zajrzeć, innej fundacji i w kwietniu zbieramy na fundację SOS Wioski Dziecięce. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie tej rozmowy i słyszymy się za tydzień. Cześć!